Rola kobiety w Piśmie Świętym. Każdy szczery czytelnik z pewnością zgodzi się, że Bóg podarował kobiecie cudowne, wyjątkowe i znaczące miejsce w rodzinie i społeczeństwie, przygotowując ją do unikalnej roli, jakiej żaden mężczyzna nie jest w stanie właściwie wypełnić. To zauważy każdy szczery czytelnik Pisma Świętego. Pismo Święte od pierwszej do ostatniej strony wciąż na nowo pokazuje nam szczególne miejsce kobiety w stworzeniu, upadku ludzkości, w okresie zakonu w Starym Testamencie oraz w czasie łaski i Kościoła w Nowym Testamencie. Przyglądając się bliżej temu, co Pismo Święte, Słowo Boże ma nam do powiedzenia w tej sprawie, zauważymy, że kobieta posiada swą własną sferę służby i przypisane jej role działania. I tutaj widzimy wyraźnie, że ten zakres działania, ten okrąg odpowiedzialności, to pole działania jest błogosławione i pełne palących i niezbędnych zadań. Dla lepszego zrozumienia tego tematu wskazane jest uprzednie rozważenie roli kobiety w stworzeniu, w czasie upadku w grzech, pod zakonem oraz w kręgu domowym. Rozpoznanie podarowanego jej przez Boga miejsca w tych sferach odsłoni nam nieco tło i umożliwi właściwe zrozumienie jej miejsca w Kościele, na jakie jednoznacznie wskazuje Biblia. I mamy ważny temat, najpierw miejsce i rola kobiety w stworzeniu. W drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej dowiadujemy się, że najpierw stworzony został mężczyzna, dopiero potem Bóg uformował kobietę z żebra Adama i przyprowadził ją do niego, aby była dla niego pomocą i towarzyszką u jego boku. W pierwszym liście do Koryntian Duch Święty komentuje owe przeszłe wydarzenia słowami w ten sposób. 11 rozdział od 8 do 12 wersetu. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę, dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. 11 rozdział 1 listu do Koryntian od 8 do 12 wersetu. Znaczący fakt, że kobieta została uczyniona z mężczyzny, potwierdza, że jest ona jemu równa. Kobieta nie jest w żaden sposób gorsza czy mniej ważna, jak twierdzi wiele kultur, lecz równowartościowa z nim jako jego pomocnica. W relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną zachodzi definitywna równość, co nie stoi jednakże w sprzeczności wobec oczywistej różnorodności. Kobieta została stworzona dla mężczyzny, aby była u jego boku. Bóg nigdy nie miał w swym zamiarze, aby była ona niezależną od mężczyzny istotą. Zawsze kojarzył ją z mężczyzną, pragnąc, aby wraz z nim tworzyła jedno ciało, aby oboje jako doskonała jedność odzwierciedlali relację Chrystusa i Jego oblubienicy, którą jest Kościół. Kobieta nigdy nie promienieje jaśniejszą, piękniejszą urodą, jak właśnie wtedy, gdy radośnie i ochotnie spełnia cel, z jakim została stworzona, a którym jest głównie bycie pomocą dla mężczyzny. Jednakże fakt, że kobieta została stworzona z mężczyzny, niesie ze sobą kolejne przesłanie, z którego nie powinniśmy niczego przeoczyć. Mianowicie, że to mężczyzna jest jej głową. Taki jest porządek myśli, jakie Duch Święty przedstawia nam jasno w uprzednio zacytowanych wersetach z 11 rozdziału 1 listu do Koryntian. Dlatego
to znaczy biorąc pod uwagę jej miejsce w stworzeniu, kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Apostoł mówi: a chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż. Tak mówi 11 rozdział 1 listu do Koryntian, 11 rozdział, 3 werset. Ze względu na ten Boży porządek stworzenia, kobieta powinna uznawać zwierzchność mężczyzny i mieć na swej głowie oznakę uległości, gdy się modli, prorokuje lub podczas zejść kościoła. Tak to widzimy w wersetach 5 do 10 z 11 rozdziału 1 listu do Koryntian. Aniołowie mają podziwiać Boży porządek w stworzeniu przekładający się bezpośrednio na Kościół i utrzymywany również w nim. Kwestią nakrywania głów już nieraz zajmowałem się na kanale. Teraz odnoszę się jednak jedynie do niej w kontekście miejsca kobiety w stworzeniu i wypływającej z niego odpowiedzialności stałego uznawania mężczyzny za swą głowę. Tę uległą postawę winno poświadczać według Biblii właśnie nakrywanie głowy. W pierwszym liście do Koryntian 11, rozdział 14 do 15 wersetu, apostoł Paweł odwołuje się do natury, która składa kolejny dowód o niezaprzeczalnej różnicy między mężczyzną a kobietą i wskazuje jednocześnie na odpowiednią dla niej postawę uległości. To widzimy wyraźnie. Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. Bóg zaplanował dla kobiety długie włosy, natomiast dla mężczyzny krótkie. Jest to kolejna cecha rozróżniająca od siebie obie płcie i rozgraniczająca ich rolę. Jest to kolejna cecha rozróżniająca od siebie obie płci czy płcie i rozgraniczająca ich rolę. Naturalną rzeczą dla kobiety są długie włosy, a dla mężczyzny krótkie. Długie włosy są na ogół w piśmie symbolem zależności i poddania oraz skromności i powściągliwości, jakie przystoją kobiecie jako słabszemu naczyniu, jak to określa pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 7 werset. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, traktuje długie włosy kobiety jako jej chwałę. Jest tylko jedna droga, na której kobieta może ujawnić przypisaną jej chwałę i piękno, gdy pozostanie na wyznaczonej jej przez Boga pozycji uległości i zależności oraz zachowa swój kobiecy charakter. Im bardziej jest kobieca, tym piękniejsza i milsza dla Boga. Natomiast im bardziej usiłuje wyglądać i zachowywać się jak mężczyzna, dążąc do tego, by zająć jego miejsce, tym więcej traci na swym prawdziwym wdzięku, godności i cnocie. Wyrażenie „czyż sama natura nie poucza was” znajduje szerokie zastosowanie w tym temacie rozważanym przez nas. Przyrodzone usposobienie i temperament mężczyzny oraz kobiety różnią się w oczywisty sposób. Bóg w swojej mądrości uczynił wielkie różnice w sferze fizycznej, psychicznej i emocjonalnej obu płci. Mężczyznę obdarzył z zasady wyższym wzrostem i siłą, natomiast kobietę większą łagodnością i psychiczną subtelnością, uzdalniając ją w szczególny sposób do zajęcia miejsca w kręgu domowym. Oczywiste jest, że stwarzając te różnice, Stwórca miał swój plan. Chciał, aby zajęli różne miejsca, uzupełniając się nawzajem. Przyglądając się scenie stworzenia i obserwując naturę,
zauważamy, że kobieta powinna odgrywać w społeczeństwie inną rolę niż mężczyzna. Co więcej, przekonamy się, że jej miejsce w kościele pozostaje w zgodności z jej pozycją, którą wyznacza jej porządek stworzenia i natura. Zauważmy ze Słowa Bożego, że stanowisko, jakie otrzymała w stworzeniu, obrazuje jednocześnie jej krąg zadań w czasie łaski lub relację jako wierzącej kobiety wobec Boga. Bóg nie daje kobiecie ani mężczyźnie zadań i pozycji w zborze, które byłyby przeciwne ich miejscu w stworzeniu i w naturze. Kobieta, a upadek, grzech. Przyglądając się dziełu stworzenia i ustanowionemu w nim przez Boga porządkowi, było widać, zauważyliśmy, że stanowisko kobiety to stanowisko uległości względem jej głowy i zajęcia miejsca u boku męża. Teraz chciałbym zająć się pytaniem, jaki udział miała kobieta w upadku człowieka w grzech, który miał miejsce w ogrodzie Eden i jakie wynikają z tego dla niej konsekwencje. Z natchnionej relacji Słowa Bożego, zamieszczonej w pierwszej Księdze Mojżeszowej, czyli Genezis, rozdział 3, dowiadujemy się, że wąż nakłonił Ewę do spożycia zabronionego owocu i że to ona była tą, która mu uległa. Dała również mężowi, aby jadł z owocu drzewa poznania dobra i zła, a on poszedł za jej przykładem i także jadł, i także zjadł. Z tego powodu Bóg zwrócił się do Ewy: pomnożę dolegliwości przemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, a on zaś będzie panował nad tobą. Tak mówi nam 3, rozdział 16, werset 1 Księgi Mojżeszowej. W smutnej scenie upadku w Edenie widzimy, jak pierwsza kobieta, Ewa, bierze w swe ręce ster i tym samym opuszcza swoje miejsce zależności od męża, zamiast odrzucić ofertę węża i szukać pomocy oraz schronienia u swej głowy, działa w niezależności i daje się zwieść do nieposłuszeństwa względem Bożego przykazania. Tak więc Bóg ogłasza dobitnie, że jej zadaniem jest ewidentne podporządkowanie się mężowi. Nie mam prawa snuć subiektywnych wniosków z tej sytuacji, gdyż Duch Boży odnosi się do zwiedzenia Ewy przez szatana jeszcze raz w pierwszym liście do Tymoteusza, 2, rozdział 11 do 14 wersetu. Podając je za powód, dla którego kobiecie nie wolno uzurpować sobie prawa do zajmowania pozycji zwierzchności nad mężczyzną. Jest tam wyraźnie objawione przez Boga: kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Fragment ten podaje nam właściwie dwa powody, dla których kobieta ma nie nauczać w kościele. Pierwszy z nich to pierwszeństwo Adama w stworzeniu, zawierające w sobie również jego zwierzchnią pozycję nad całym stworzeniem, a drugim niezbity fakt, że to kobieta została zwiedziona przez węża. Taki był jej smutny udział w upadku ludzkości i skoro udowodniła wówczas raz na zawsze, jak marnym jest przywódcą, Bóg w swej mądrości odmówił jej stanowiska zwierzchnika i nauczyciela również w kościele. Tutaj znajdujemy pierwsze i zarazem bardzo poważne ostrzeżenie przed kobietami sięgającymi po przywódcze stanowiska. Był to bardzo poważny sygnał ostrzegawczy dany człowiekowi już na samym początku jego podróży przez nieprzebrany ocean czasu. Ktoś inny zauważył, wydaje się, że kobiety, które opuszczają swoje miejsce
dają szczególnie łatwo ofiarą podstępu szatana. To właśnie kobieta w przypowieści dodała kwasu do 3 miar mąki, jak podaje Mateusza 13 rozdział 33 werset. Ta smutna scena jest obrazem na deprawujące zasady, które przeniknęły na wskroś chrześcijańskie wyznanie. Dalej czytamy o kobietach opanowanych przez różne pożądliwości, które padają ofiarą wkradających się do domu podstępnych zwodzicieli, działających w trudnych czasach dni ostatnich, jak mówi nam 2 Tymoteusza 3:6. To właśnie kobieta żyjąca w czasach starotestamentowych, bezbożna Izabel, stała się biblijnym prototypem wszystkiego, co niegodziwe, okrutne i odpychające. To ona jest użytym w objawieniu obrazem religijnego zepsucia i nieprawości najgorszego rodzaju, jak mówi Pierwsza Królewska 21 oraz Objawienie 2:20, w którym Pan Jezus w liście do anioła, a to ze względu na aniołów ma być nakrycie głowy, do anioła skierował ten przykład. W dzisiejszych czasach przeważającą większość spirytystycznych mediów stanowią także kobiety. Twórczyniami współczesnego spirytyzmu były siostry Fox z Ameryki. Posiadająca historyczne skłonności Ellen White wskutek swych bluźnierczych roszczeń szybko zajęła stanowisko przywódcy ruchu, którego powstaniu sama miała wielki wkład, zepsutej, dalekiej od biblijnej nauki sekty Adwentystów Dnia Siódmego. Tak zwana chrześcijańska nauka lub Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, które nie ma nic wspólnego ani z chrześcijaństwem, ani z nauką, zawdzięcza swój początek Mary Baker Eddy. Tak pisał już w XIX wieku A.J. Pollock. Do tej smutnej listy można by dodać, że to kobiety przodują jako najbardziej entuzjastyczne liderki fanatycznych ruchów charyzmatycznych powiązanych z mówieniem językami i uzdrawianiem. Nie chodzi o to, aby lekceważyć kobiety lub nimi pogardzać. Patrząc z moralnego punktu widzenia, to zwykle one mają szlachetniejsze cechy niż mężczyźni i nierzadko przewyższają ich w swym oddaniu i przywiązaniu do Chrystusa. Nie chodzi tu również o zdolności kobiety, bo porównując ją z mężczyzną, nie ulega mu niczym w geniuszu, kulturalności, trakcie, takcie, mowie i tak dalej. Tylko w aspekcie pozycji mężczyzna posiada wyższość nad kobietą. Chodzi jedynie o podkreślenie faktu, że gdy kobieta porzuca wyznaczoną jej przez Boga rolę i sferę służby, zajmując miejsce jako przywódca i nauczyciel, nierzadko staje się szczególną ofiarą podstępu szatana i propagatorką jego herezji. Tej lekcji musimy nauczyć się, przyglądając się Ewie w ogrodzie Eden i badając koleje losu kobiety na kartach historii chrześcijaństwa. I odwrotnie, gdy kobieta trwa na swoim miejscu, staje się najskuteczniejszą siłą napędową ku dobremu. Jej obecność oraz siła w służbie dla Chrystusa są zupełnie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i ciągłości świadectwa Kościoła. Biblia nie skąpi przykładów pobożnych, wiernych i oddanych kobiet, które wykonały cudowne zadania, posługi dla Boga w wyznaczonym im zakresie. Podsumowując to, co powiedziałem, mogę powiedzieć jasno. Ewa została zwiedziona przez szatana i przejęła ster w swoje ręce, odgrywając pierwszoplanową rolę w upadku w grzech. Na skutek tego Bóg podkreślił jeszcze raz jej miejsce w podporządkowaniu wobec mężczyzny, ma się uczyć w cichości,
i z wszelką uległością, nie sprawując zwierzchności nad mężczyznami, ten ustanowiony przez Boga wzorzec nic a nic się nie zmienił i obowiązuje i dzisiaj, w obecnym czasie łaski. Co więcej, historia kobiety jedynie dowiodła mądrości i sprawiedliwości ograniczenia jej sfery działań przez Boga.